Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj poniedziałek. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z pierwszej Księgi Królewskiej. Nabot Izraelita miał winnicę w Izrael obok pałacu Achaba, króla Samarii. Achab zatem zwrócił się do Nabota mówiąc: oddaj mi na własność twoją winnicę, aby została przerobiona dla mnie na ogród warzywny, gdyż ona przylega do mego domu, a ja dam ci za nią winnicę lepszą od tej, chyba że wydaje ci się słuszne, abym ci dał pieniądze jako zapłatę za nią. Nabot zaś odpowiedział: niech mnie Pan broni przed tym, bym miał ci oddać dziedzictwo mych przodków. Achab przyszedł więc do swego domu, rozgoryczony i rozgniewany słowami, które Nabot Izraelita wypowiedział do niego, a mianowicie: nie dam tobie dziedzictwa moich przodków. Następnie położył się na swoim łożu, odwrócił twarz i nic nie jadł. Niebawem przyszła do niego Izabel, jego żona, i zapytała go: czemu duch twój jest tak rozgoryczony, że nic nie jesz? On zaś jej odpowiedział: bo rozmawiałem z Nabotem i Izraelitą, powiedziałem mu: sprzedaj mi twoją winnicę za pieniądze, albo jeśli chcesz, dam ci zamiast niej inną. A on powiedział: nie dam tobie mojej winnicy. Na to rzekła do niego Izabel, jego żona: to ty teraz sprawujesz rządy królewskie nad Izraelem. Wstań, jedz i bądź dobrej myśli. To ja ci dam winnicę Nabota Izraelity. Potem w imieniu Achaba napisała listy i opieczętowała jego pieczęcią, a następnie wysłała do starszyzny i dostojników, którzy byli w mieście, sąsiadującym z Nabot. W listach tak napisała: ogłoście post i posadźcie Naboda przed ludem. Posadźcie też naprzeciw niego dwóch ludzi nikczemnych, by zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: zbluźniłeś Bogu i królowi. Potem go wyprowadźcie i kamienujcie, tak aby zmarł. Jego współobywatele, starsi oraz dostojnicy mieszkający w mieście, zrobili, jak im Izabel poleciła i jak było napisane w listach, które do nich wysłała. A więc ogłosili post i posadzili Nabota przed ludem. Potem przyszło dwóch ludzi nikczemnych, którzy zasiadłszy przed nim, zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: Nabot zbluźnił Bogu i królowi. Dlatego wyprowadzili go za miasto i ukamienowali go, wskutek czego zmarł. Sami zaś posłali do Izabel, aby powiedzieć: Nabot został ukamienowany i zmarł. Kiedy więc Izabel usłyszała, że Nabot został ukamienowany i zmarł, powiedziała Achabowi: wstań, weź w posiadanie winnicę Nabota Izraelity, której nie zgodził się dać ci za pieniądze, bo Nabot nie żyje, lecz umarł. Kiedy tylko Achab usłyszał, że Nabot umarł, zaraz wstał, aby zejść do winnicy Nabota Izraelity i wziął ją w posiadanie. Dzisiaj z tego czytania słyszymy następujący komunikat: daj mi tę winnicę, bo chcę. Takie słowa kieruje król do Nabota, do człowieka, który kocha ten kawałek ziemi, który to kawałek ziemi jest jego dziedzictwem, jest jego miłością, jego wspomnieniem tych wszystkich, od których przyjął tę winnicę w spadku. A król, który jest pełen egocentryzmu, ma taką zachciankę: daj mi, bo chcę. Dla mnie jest to ostrzeżenie przed tym, żeby bardzo zachować uważność na swoje egoistyczne zachcianki. Bo taka zachcianka: chcę i już, chcę tę rzecz i już, chcę ten pokój i już, jest bardzo dziecinna. A okazuje się, że ten rodzaj niedojrzałości może zafunkcjonować u dorosłego człowieka i powoduje ogromną degradację, jaką pokazuje nam ta dzisiejsza historia. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.